Na program zaprasza województwo łódzkie. Niespełna 20-tysięczne miasto, stolica ziemi rawskiej, ziemi dla już 100-letniego łódzkiego, chyba bardzo ważnej, skoro jej herb znalazł się w herbie województwa łódzkiego, Rawa Mazowiecka. Mazowiecka od 1924 roku, wcześniej po prostu Rawa. Wszystkich odwiedzających Rawę Mazowiecką już przy samym wjeździe do miasta wita dostojna sylwetka baszty zamkowej. To pozostałości po XIV-wiecznym zamku książąt mazowieckich. I jak przystało na tak zacną budowlę, ma ona swoją legendę i to nie byle jaką legendę, skoro korzystał z niej jeden z najbardziej znanych dramatopisarzy na świecie. Ale nie uprzedzajmy faktów. Jak każdy szanujący się zamek gotycki, prawda, można powiedzieć tak żartobliwie, mamy także związaną z nim legendę. Legendę księżnej Ludmiły, tak przetrwała właśnie w legendzie, chociaż wiemy, że historyczna postać miała na imię Anna. Była to księżniczka ziębicka, druga żona księcia Siemowita III. No i oczywiście tutaj mamy wiele wątków legendarnych, natomiast to, co jest faktem, to rzeczywiście to, że została skazana na śmierć za rzekomą zdradę małżeńską przez swego małżonka na podstawie fałszywej pogłoski. No i do tej pory, prawda, straszy na naszym rawskim zamku jako biała dama. A okazało się, że była niewinna, bo zanim została skazana na śmierć, to urodziła syna, księcia Henryka. No i później, wiele lat później, kiedy już podrósł, Henryk został wysłany tutaj z powrotem pod Rawę na dwór księcia Siemowita, czyli swojego ojca, i okazało się, uderzające podobieństwo księcia Henryka, młodego księcia Henryka, przekonało Siemowita, że był, że jest jego synem, czyli że popełnił tragiczny w skutkach błąd, który spowodował, że no, żonę skazał na śmierć, która okazało się była niewinna. I to mniej więcej te historie możemy odczytać na kartach zimowej opowieści Williama Szekspira, tyle że zamiast Rawy jest Sycylia, a zamiast Polaka Czech. Prawdopodobieństwo, że zainspirował się historią tragiczną, która wydarzyła się na zamku w Rawie, jest bardzo, bardzo możliwa. Bo kilkanaście lat po tych tragicznych wydarzeniach, które się rozegrały na zamku w Rawie, jedna z piastuwien, Anna Czeska, została żoną króla Anglii, Ryszarda II, notabene innego z bohaterów szekspirowskich. Znaczenie rawskiego zamku, zamku książąt mazowieckich, wzrasta w XVI wieku, gdy przetrzymywano tu skarb kwarciany, czyli czwartą część podatku przeznaczaną dla wojska na obronę południowo-wschodnich rubieży Rzeczypospolitej Polskiej. A jak mówimy o skarbie, to będą też osoby, które będą chciały ten skarb ukraść. Gdzie najłatwiej? No podczas transportu. No bo transportować traktem do zamku podatki trzeba było. I tam można było na konwój napaść. A kto napada na konwoje? No napadają na konwoje szubrawcy. Tak miało powstać to słowo od łacińskiego sub, czyli pod, i rawy. No bo napadano na konwoje pod Rawą. Czyli ta drobna szlachta, która, że tak powiem, czyhała na te konwoje z pieniędzmi, które tutaj na zamek zmierzały po to, aby
no, się wzbogacić, prawda? Chociaż jest jeszcze takie etymologiczne wytłumaczenie, że jest to zapożyczenie czeskie, oznaczające człowieka brudnego w znaczeniu nieczystego moralnie. Godnym odnotowania momentem dla Rawy jest sprowadzenie do miasta jezuitów. Zakon jest tu obecny od początku XVII wieku. Wówczas był to ważny ośrodek oświatowy. Ziem jakby dawnej Rzeczypospolitej miała taką swoją lokalną elitę. I taką elitą byli także wołudcy Herburawicz, którzy ufundowali tutaj kościół i kolegium jezuickie w Rawie. Słynnym wychowankiem rawskich jezuitów był sam Jan Chryzostom Pasek. Autor słynnych pamiętników, twórca tak zwanej gawędy szlacheckiej, inspiracja Sienkiewicza, a także Gombrowicza, wziąwszy pod uwagę jego transatlantyk. To był prawdziwy, można powiedzieć, syn swojej epoki, bo oczywiście gawędziarz, pamiętnikarz, ale także, no, jak to się mówiło, trochę warchoł, tak? Kochał się procesować, kochał się awanturować. No, to była bardzo barwna, na pewno nie jakaś taka nudna postać. No, wyróżniał się choćby tą wydrą słynną, tak? Pasek miał wydrę swoją oswojoną, którą na duchu był naprawdę bardzo przywiązany i dostał swego rodzaju taką propozycję nie do odrzucenia od władcy, żeby ją odsprzedać, podarować, bo bardzo się spodobała. No niestety wydra chyba rzeczywiście bardzo przywiązana również do naszego bohatera. Niestety w bardzo krótkim czasie po jego opuszczeniu zdechła, na czym Jan Chrystus Pasek bardzo ubolewał, bardzo rozpaczał. Podczas wizyty w Rawie Mazowieckiej warto też zwrócić baczniejszą uwagę na zieleń. Zabytkowy miejski park to bowiem unikatowe połączenie dzikiej przyrody rezerwatu rzeki Rawki i zieleni urządzonej przez i dla człowieka. Zobaczcie Państwo sami. Jak spacer śladem historycznej Rawy nieco nas znuży i przyjdzie czas odpocząć, to nie ma lepszego miejsca niż Zalew Tatar. Ponad 50 hektarów lustra wody robi wrażenie. W okresie takim cieplejszym, wakacyjnym, wiosennym, to centrum takie życia Rawy, rozrywkowego, kulturalnego, w ogóle życia Rawy, przenosi się właśnie tutaj, nad Zalew Tatar. Im piękniejszy dzień, tym bardziej reszta miasta, mam wrażenie, pustoszeje, a tutaj tętni życiem, nie tylko właśnie, ale także w tych wszystkich lokalach, które są umiejscowione wokół zalewu, na plażach pięknych. Także tutaj właśnie żyje Rawa.
Za wspólne oglądanie dziękuję Województwo Łódzkie.